Rok od wyborów też ważnym rokiem w życiu politycznym mojego gościa. Jest Krzysztof Szczucki, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Pamięta pan swoją pierwszą myśl rok temu, kiedy trwał wieczór wyborczy? Widzi pan te wyniki exit poll? Co pan sobie wtedy pomyślał? No, bardzo żałowałem, że nie udało się zdobyć lepszego wyniku, bo te wybory jako partia, jako komitet wyborczy wtedy wygraliśmy, ale w zasadzie od początku było jasne, że bardzo trudno będzie zbudować większość w tym parlamencie. Oczywiście próby były podejmowane, bo jako partia, która wygrała wybory, mieliśmy do tego prawo i obowiązek, żeby taką próbę podjąć, ale wiele wskazywało wtedy już na to i każdy racjonalny obserwator sceny politycznej wiedział, że prawdopodobnie to druga strona zbuduje większość sejmową i stworzy rząd z trwałą podstawą w parlamencie. To naprawdę wielki sukces. To cytat. Prezes Kaczyński podczas wieczoru wyborczego takie słowo powiedział. To chyba nie aż taki sukces, słuchając teraz tego, co pan profesor mówi. Znaczy, panie redaktorze, po pierwsze, to oczywiście było wystąpienie zaraz po ogłoszeniu wyników i to był sukces w tym sensie, że trzeci raz, mimo bardzo trudnego okresu w drugiej kadencji, COVID, wojna na wschodzie, wojna hybrydowa z Białorusią i Federacją Rosyjską, to oczywiście powodowało, że ten sukces był, bo wygraliśmy te wybory po raz trzeci, ale powtórzę raz jeszcze, dla mnie był to sukces nie tylko dla mnie, dla chyba wszystkich wyborców Prawa i Sprawiedliwości, niedostateczny, bo sukcesem prawdziwym byłby taki, który oznaczałby możliwość tworzenia rządu, rządu trwałego. No właśnie, rządu trwałego, to słowa kluczowe, bo taką możliwość dostaliście. Mateusz Morawiecki tworzył swój trzeci rząd, no pan wtedy był człowiekiem, do którego mówiliśmy panie ministrze, został pan ministrem edukacji. Nie żałuje pan tego, że w ten, jak to nazywa część publicystów, dwutygodniowy rząd w ogóle pan wszedł? Panie redaktorze, pamiętam ten moment, kiedy stałem w Pałacu Prezydenckim i odbierałem nominację od pana prezydenta i to był taki moment, kiedy wszystkie wątpliwości odeszły, bo oczywiście one naturalnie były, bo tak jak inni racjonalni obserwatorzy sceny politycznej, a także liczyłem się z tym, że prawdopodobnie większości trwałej dla tego rządu nie uda się zbudować, ale sam fakt możliwości, choćby przez krótki czas pełnienia służby dla Rzeczypospolitej, takiej służby naprawdę na bardzo wysokim poziomie, jeszcze w ważnym sektorze edukacji i nauki, był dla mnie zaszczytem i mimo, że ten okres był bardzo krótki, robiłem co w mojej mocy, żeby wykorzystać go produktywnie i oczywiście z wielkim żalem kończyłem misję, z żalem nie dlatego, że ja ją kończyłem, tylko dlatego, że nie mogliśmy jako prawica, jako Prawo i Sprawiedliwość kontynuować naszej misji, naszego dobrego programu. A jakiś taki jeden sukces, jedno pana osiągnięcie za czasów pana ministrowania? Znaczy to, panie redaktorze, rzeczywiście miejmy tutaj uwagę względy na proporcje. O dwa tygodnie to trudno mówić o wielkich sukcesach, więc ja jestem tu polityków pokory. Mierzymy tym, co zrobili. Tak, ale skierowałem chociażby przez rząd, czyli rząd formalnie skierował, ale ja na posiedzenie rządu, a rząd do Sejmu, projekt ustawy o wolności słowa w środowisku akademickim na uczelniach. Z tym od czasu do czasu mamy problem, że niektórzy są niedopuszczani chociażby na konferencje naukowe, wykłady, seminaria z uwagi na swoje poglądy, swoje stanowisko odbiegające od mainstreamowego i taki projekt do Sejmu udało się przygotować i później skierować. Miał pan trudną rozmowę z prezesem Kaczyńskim albo z kimkolwiek z władz PiSu po tym, jaką decyzję podjęła Państwowa Komisja Wyborcza, zabierając wam duże pieniądze, bo wtedy też członkowie Państwowej Komisji mówili o tym, że no między innymi jeden z ważnych powodów było to, co działo się w Rządowym Centrum Legislacji, na którego czele pan stał, że miał pan zatrudniać ludzi, którzy dostawali pensje z naszych pieniędzy, a tak naprawdę pracowali na pana kampanię wyborczą. A ostatnio, panie redaktorze, nie tak dawno temu pan sędzia Sylwester Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, powiedział, że wcale nie musiało tak być, że prawdopodobne możliwe jest także to, że moje wyjaśnienia są prawdziwe, o tym będzie rozstrzygał z nimi Sąd Najwyższy. Mówili, że to był ważny element. To są ludzie pochodzący z nominacji politycznej, jak większość składu Państwowej Komisji Wyborczej. A kto to wprowadził, panie pośle? Panie redaktorze, ja wtedy nie byłem w parlamencie. Ale niech pan powie, kto wprowadził te zmiany. W poprzedniej kadencji, zdaje się, albo jeszcze poprzedniej, ale w okresie naszych rządów. Rząd Zjednoczonej Prawicy wymienił sędziów na ludzi od polityki. Powiem, uważam, że nie był to trafny pomysł. Ja ani go nie przygotowywałem, ani za nim nie głosowałem, ale gdyby mnie ktoś zapytał o zdanie, to na pewno bym rekomendował inny pomysł na Państwową Komisję Wyborczą, no ale takie jest prawo, prawo obowiązuje. Państwowa Komisja Wyborcza podjęła decyzję, w naszym przekonaniu niezgodnie z prawem. I miał pan taką trudną rozmowę z kimś z władz PiS-u? Nie, ja od początku swoje wyjaśnienia prezentowałem, te same zresztą, o których mówiłem publicznie. Cały czas przy nich trwam. Jeżeli jakikolwiek organ państwa będzie chciał je ode mnie usłyszeć, to oczywiście także jestem gotów je przekazywać. Nie było żadnych naruszeń prawa w Rządowym Centrum Legislacji. Pan już
uczestniczyło w kampanii. Jednokrotnie i w Onet Rano u Dominiki Długosz, dzień po tej konferencji słynnej pana premiera Tuska, później u mnie w Onet Rano, także nie będziemy wracać do tych tłumaczeń, ale zapytam o to, co wtedy, to co wtedy mówił premier Donald Tusk pod koniec maja, premier, kiedy mówił o tym, co miało dziać się w Rządowym Centrum Legislacji, mówił o tym, że już są skierowane wnioski, chyba jeden, być może więcej, do prokuratury. Czy pan już został wezwany w tej sprawie do prokuratury? Jakie wyjaśnienia pan składał? Nie zostałem wezwany, ja złożyłem też swoje zawiadomienie o fałszywych oskarżeniach i ta sprawa jest na etapie sądowym. Ja złożyłem zażalenie na to postanowienie prokuratury i też czekam chyba już miesiąc albo dwa na rozstrzygnięcie sądu w tej sprawie. Czyli w tamtej sprawie, nie byłem wzywany ani w tej mojej, ani w tej wnoszonej przez rząd także. Rządowe wydarzenia krótko trwały, no ale wyrasta pan na ważną osobę w PiS-ie. No jest pan pierwszą kadencję w Sejmie, no i od razu wchodzi pan do tego ważnego ciała w tej nowej, no już nie Zjednoczonej Prawicy, bo to jest tylko i wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość, komitet wykonawczy, w którego skład pan wchodzi. To sukces, to ważny krok na pana ścieżce politycznej? Panie redaktorze, ja jestem dosyć skromny. Oczywiście u polityka jest to trudną i rzadko może spotykaną cechą, ale jakieś funkcje, stanowiska, zwłaszcza wewnątrz partii, nie są przeze mnie jakoś odbierane. Tam, gdzie można decydować o czymś, kształtować rzeczywistość. To prawda i takim ciałem jest Sejm. I to przede wszystkim jest misją moją, reprezentowanie moich decydujecie, wyborców. Bo arytmetyka jest taka, nie inna. To prawda, ale możemy wpływać na rzeczywistość, składać interpelacje, zapytania, projekty ustaw. Już kilka projektów przygotowałem. One czekają w różnych zamrażarkach, w komisjach sejmowych na to, że być może kiedyś będą rozpatrzone. A ta nominacja do komitetu wykonawczego, no to jest jakieś kolejne zadanie, które podejmuję. Zadanie polegające na takiej szczególnie intensywnej aktywności politycznej w Prawie i Sprawiedliwości, żeby mobilizować naszych członków, żeby przygotowywać nowe inicjatywy. Ja tam będę przede wszystkim odpowiadał za legislację, za projekty Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, czyli tak naprawdę za to, co robi do tej pory. Można powiedzieć, że to jest takie sformalizowanie moich dotychczasowych zadań, które w klubie i w partii podejmowałem. Cieszę się, że z kolegami będziemy mogli te zadania kontynuować i koleżankami oczywiście także. To teraz kwestie dotyczące prawa. Pana jako prawnika teraz zapytam, profesor prawa. Słucha pan wypowiedzi Donalda Tuska z ostatniej soboty, tej dotyczącej kwestii azylu, zawieszenia czasowego na danym terytorium kwestii azylowych. Z jednej strony PiS przez lata mówił o tym, że coś radykalnego, coś ważnego, dużego trzeba z tym tematem zrobić. Premier to zapowiada. Z drugiej strony mamy organizacje pozarządowe, które to krytykują. Pan też pracował w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak pan patrzy na te kwestie? Popiera pan tę zapowiedź premiera? Czy absolutnie nie? A czy tu kilka aspektów. Ja po pierwsze, niezależnie od tego, czy popieram, czy nie, do tego za chwilę się oczywiście odniosę, nie wierzę w jakiekolwiek deklaracje premiera w tym zakresie. Donald Tusk jest znany i z poprzednich swoich rządów i teraz po tych kilku miesiącach. On od czasu do czasu lubi powiedzieć coś takiego bardzo radykalnego, stanowczego. To chociażby jak ta demokracja walcząca jakiś czas temu, po to, żeby skupić uwagę opinii publicznej, odciągnąć od innych spraw, a później tak naprawdę nic w tym obszarze ale nie robi, rząd albo ma zajmować się ustawą dotyczącą tej właśnie kwestii azylu i później ta ustawa trafi tutaj. Zobaczymy, pan będzie głosował za albo przeciw. Zobaczymy, jak ta ustawa będzie wyglądała. Zasadniczo, panie rektorze, jestem bardzo sceptyczny, jeżeli chodzi o taką generalne wyłączenie prawa do azylu. My oczywiście przyznawaliśmy określone kompetencje Straży Granicznej, tak żeby mogła skutecznie bronić naszych granic, ale nigdy nie zdecydowaliśmy się na zawieszenie prawa do azylu jako takiego, więc tu mam poważne wątpliwości, czy w ogóle w perspektywie zobowiązań międzynarodowych jest to możliwe. Na to zwracają uwagę także różni eksperci, ale oczywiście konkretne rozwiązania będę mógł ocenić po tym, jak one trafią do Sejmu, bo na razie mamy tylko deklarację Donalda Tuska i to na posiedzeniu ciała partyjnego. To nie było żadne formalne państwowe. No dzisiaj rząd ma się tym zajmować. Jak już zobaczymy po tym posiedzeniu rządu, co z niego wyjdzie. Będziemy to komentować. Natomiast jestem bardzo sceptyczny o możliwość wprowadzenia, realną możliwość wprowadzenia takiego rozwiązania. No wie pan, za chwilę możecie mieć takie zarzuty od części publicystów, że no, mówiliście o tym, że trzeba tę sytuację jakoś wyjaśnić, trzeba uszczelnić granicę, budowaliście zaporę. No, ona ma być rozbudowywana jeszcze bardziej przez obecny rząd. No i kiedy rząd chce wprowadzić jakieś rozwiązania prawne, dyskusyjne, no ale coś chce w tym temacie zrobić, to wy powiecie, że nie. No to może być niezrozumiałe dla części. Ja jeszcze nie przesądzam, że powiemy nie. Musimy zobaczyć konkret. Dopiero można go ocenić, bo diabeł tkwi w szczegółach. Ale zwracam uwagę, panie redaktorze, że
rozpoczęliśmy akcję zbierania 500 000 podpisów pod referendum o odrzucenie paktu migracyjnego, bo pakt migracyjny Unii Europejskiej, polityka migracyjna unijna jest w tej chwili zasadniczym problemem. Są zbierane od weekendu. W sobotę podczas kongresu prezes Jarosław Kaczyński ogłosił rozpoczęcie tej akcji i w biurach posłów Prawa i Sprawiedliwości. Będzie zbierane pod referendum a propos Zielonego Ładu. Później no to takie pomyłki się zdarzają każdemu. Kwestia dotycząca tego, co będzie działo się na tej sali jutro, bo pojawi się Andrzej Duda, będzie pewnie mówił dużo też o ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa, bo to jest coś, co w dużej mierze łączy polską scenę polityczną. Wszyscy o tym bezpieczeństwie mówicie. Czy nie uważa pan, że ta zapowiedź premiera Tuska z soboty o tym prawie dotyczącym azylu trochę zabiera wam ten temat bezpieczeństwa, na który PiS przez wiele ostatnich miesięcy stawiał i pewnie w kampanii prezydenckiej też chciał stawiać? A czy na pewno jest tak, że Donald Tusk powiedział to wtedy nie bez powodu? Był kongres w Przysusze Prawa i Sprawiedliwości, zapowiedź zbierania 500 000 podpisów, zbliżające się orędzie pana prezydenta, które zresztą też było od początku nie w smak większości rządzącej. Próbowano je jakoś odsunąć w czasie, opóźnić, zablokować, ale to się nie udało. Pan prezydent chciał przemawiać dzisiaj. Dzisiaj nie ma posiedzenia Sejmu. To do kogo miał pan prezydent przemawiać? Posiedzenie Sejmu można zwołać w każdej chwili. Dobrze, że będzie orędzie pana prezydenta. Ja myślę, że w temacie bezpieczeństwa tu nie ma co się licytować, kto komu ten temat zabiera, bo powinno to być zagadnienie ponad podziałami. Tutaj klasa polityczna, mimo bardzo głębokich podziałów i emocjonalnych, i merytorycznych, w tych sprawach powinna umieć się porozumieć. I zresztą to się zdarzało, panie redaktorze, w ostatnich miesiącach. My nie jesteśmy totalną opozycją. Kiedy projekty dotyczące bezpieczeństwa, na przykład sytuacji żołnierzy, były przygotowywane, mimo że mieliśmy do nich pewne zastrzeżenia, ostatecznie te projekty, te ustawy popieraliśmy, bo one są ważne dla właśnie polskiego bezpieczeństwa, dla Polaków, dla funkcjonariuszy publicznych. I tak będzie także w kolejnych przypadkach. Jeżeli chodzi o ten pomysł soboty, to tak jak powiedziałem, no musimy go ocenić tak, że w kontekście prawno-międzynarodowym. Ja mam tylko wielką nadzieję, że tak jak 15 sierpnia, kiedy była wielka defilada, kiedy przemawiał prezydent, premier, wicepremier Kosiniak-Kamysz, no wszyscy o sobie mówili ciepłe słowa i deklarowali współpracę, że w tym temacie bezpieczeństwa też na tej sali będzie pełna współpraca, bo czas chyba na to, żeby tak właśnie naprawdę było. To teraz o temacie, który z kolei dzieli trochę polską scenę polityczną. Warszawski Ratusz odmówił Stowarzyszeniu Marsz Niepodległości organizacji zgromadzeń, bo tam było wiele wniosków. No powody są, jak twierdzi Ratusz, formalne, bo było zbyt wiele tych wniosków, nie w takim czasie one były złożone. Jak pan ocenia to zamieszanie wokół kwestii dotyczącej Marszu Niepodległości? Bardzo, bardzo krytycznie. Tego się można było spodziewać. Ja przypomnę państwu i panu redaktorowi, że kilka tygodni temu prokuratura i policja weszła, czy próbowała wejść do siedziby, weszła ostatecznie z siedziby Stowarzyszenia Marszu Niepodległości. Ale wie pan, w jakiej sprawie? Były przeszukania, to właśnie nie jest do końca wiadomo, po co by ta procedura była wtedy przeprowadzona. Nie, no chodziło o wydarzenie z 2018 roku, kiedy padały bardzo kontrowersyjne, mówiąc delikatnie, hasła, które były wznoszone jako krzyki, które były też transparenty i w tej sprawie właśnie przeszukiwano siedzibę. Panie redaktorze, 6 lat po tym wydarzeniu przeszukiwano siedzibę w tamtej sprawie. Ja w to po prostu nie wierzę i uważam, że cele były inne, aczkolwiek oczywiście to są tylko moje domysły i intuicje. To jest, panie redaktorze, właśnie pewien ciąg zdarzeń, który teraz jest niejako ukoronowany tą odmową, czy przynajmniej jest to kolejny etap odmową zorganizowania Marszu Niepodległości. Chęć podjęcia takiej zaawansowanej walki ze środowiskiem Marszu Niepodległości, ze środowiskiem narodowym, ze środowiskiem patriotycznym. Nie w smak to jest koalicji rządzącej, że 11 listopada w Warszawie gromadzą się patrioci Polacy. W poważnej części, chociaż pewnie są wśród nich także zwolennicy tego rządu, ale w znakomitej większości zapewne sceptycznie przynajmniej nastawieni do Donalda Tuska i jego rządu. I niestety rządzący nie są w stanie, także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, sobie jakby poradzić z tą myślą, że taki marsz przejdzie, spokojnie pozwolić mu przejść, tylko właśnie od początku próbuje się to utrudniać, a sam dzień 11 listopada zapewne organizatorzy będą spodziewali się różnych prowokacji, które pamiętamy z przeszłości, kiedy próbowano właśnie Marsz Niepodległości jakoś zakłócać. Myślę, że i tym razem, jeżeli on się legalnie odbędzie, mam nadzieję, że ostatecznie organizatorzy się odwołają i do tego marszu legalnie będzie mogło dojść, to tych prowokacji na pewno także będą się spodziewali. A pan się wybiera na ten marsz? Prezes Kaczyński mówi wprost, tak, w tym roku pójdę w tym marszu. Pan również? Myślę, że pójdę. Jeżeli nic takiego się nie wydarzy, co spowoduje, że będę musiał być poza Warszawą 11 listopada, to tak chętnie na ten marsz się wybiorę. To jeszcze
przewrotnie. Pytałem członka obecnego rządu o największą porażkę tego rządu, a pana zapytam o największy sukces, pana zdaniem, rządu Donalda Tuska. O, panie redaktorze, ja myślę, że takim sukcesem rządu Donalda Tuska jest to, że nawet Komisja Wenecka staje się krytyczna wobec niego, czyli to ciało, wobec którego jestem bardzo sceptyczny. Pytanie ma polityka polityką. Nie, no, panie redaktorze, pyta pan, więc odpowiadam. Nawet to ciało, które było dosyć przychylne wobec tych tak zwanych praworządnościowych zapędów Donalda Tuska, teraz krytycznie wypowiada się wobec jego projektu, więc to uznaję za jakiś sukces. A tak szczerze mówiąc, panie redaktorze, to trudno wskazać mi jakieś sukcesy tego rządu, bo tak naprawdę zaczął od łamania podstawowych zasad polskiego prawa. Już nie chcę wchodzić w szczegóły. Wszyscy pamiętamy, telewizja, prokuratura, Krajowa Rada Sądownictwa. Te instytucje mogły się rządowi nie podobać. Mógł próbować je zmieniać ustawowo, zmieniał je siłą, więc nie można oczekiwać od kogoś, kto bardzo krytycznie patrzy na te działania rządu, doszukiwania się jakiegoś pozytywnego aspektu. A kwestia bezpieczeństwa, Tarcza Wschód, to co dzieje się przy granicy, tego pan nie ocenia? Czy to w tym zakresie, w którym jest to udana polityka, powiem nieskromnie, to jest kontynuacja polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości. I to naprawdę tak jest, bo przecież my te wszystkie działania rozpoczęliśmy. Dobrze, że rząd je kontynuuje, chociażby pan premier Błaszczak od czasu do czasu zwracał uwagę na pewne wątpliwości, czy rzeczywiście ta kontynuacja ma miejsce, także jeżeli chodzi o zakupy zbrojeniowe. Ale jeżeli rząd będzie te nasze działania kontynuował i rozwijał, to oczywiście będę się z tego bardzo cieszył. A jak będzie po swojemu wzmacniał polskie bezpieczeństwo, dozbrajał polską armię, to się pan z tym nie zgodzi, jak to nie będzie kontynuacja? Jeżeli będzie dozbrajał, jeżeli będzie wzmacniał nasze bezpieczeństwo, to zawsze będę takie działania popierał, bo najważniejsze jest bezpieczeństwo, a nie etykieta, która przy danej ustawie, czy danej umowie, danym kontrakcie, etykieta partyjna jest przyklejona. Natomiast zawsze wtedy, kiedy będę miał obawy, że te zbrojenia nie są rozwijane na odpowiednim poziomie, w odpowiednim zakresie, no to ta krytyka będzie oczywiście z mojej i moich kolegów, koleżanek ust padała. To jest pan wykładowcą też akademickim, pracował pan na uczelniach. No to zapytam jeszcze o tę ocenę. Rząd Donalda Tuska przychodzi do pana na egzamin, patrzy pan na ten dorobek, jaką pan ocenę wystawia? Ja jestem jednym z tych wykładowców, którzy starają się być sprawiedliwi i wtedy, kiedy ktoś zasługuje na ocenę niedostateczną, to ją dostaje. I tu z takim pełnym przekonaniem, taka mocna, solidna dwuja. A myślałem, że tu może jednak coś przy okazji tej rocznicy od wyborów się zmieni, jakaś milsza odpowiedź, milsze słowa. Milsze słowa będą, panie redaktorze, kiedy ten rząd poda się do dymisji. Krzysztof Szczucki, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, panie redaktorze.